Nagrywanie. Witamy po przerwie. Przypominam, że rozmawiałem z panem profesorem Adamem Wielomskim na temat jego nowej publikacji Konserwatyzm ezoteryczny. Zapraszamy do nabycia w Fundacji Witam Bona. Pro Vita Bona, tak, dokładnie. Zresztą na tej fundacji, na tej księgarni jest bardzo dużo ciekawych książek, głównie pana profesora Wielomskiego i małżonki. Doktor już także, ale osoby, które są zainteresowane taką właśnie prawicową, ale nie tylko prawicową właśnie literaturą, zachęcam naprawdę do czytania tych książek, bo one są bardzo merytorycznie i tak właśnie, mimo że pisze to, tak powiem, panie profesorze, łacinnik, tak? Jednak to napisane obiektywnie, tak? I bardzo tak rzeczowo. Także są to tematy, które wykraczają poza takie, że tak powiem, bańkę prawicową, konserwatywną i dotyczą szczególnie te różne książki spraw takich, które nas wszystkich dotyczą, tak? Szczególnie te tematy globalizmu i tego, co się za globalizmem kryje. I dzisiaj mówimy o konserwatyzmie ezoterycznym. Już zdefiniowaliśmy te podstawowe pojęcia. Oczywiście jest temat bardzo głęboki, więc nie zdefiniujemy tego bardzo szczegółowo, ale już tam zarysowaliśmy pewne sprawy. I chcieliśmy teraz w tej części poruszyć, bo mówimy o pewnym wycinku ezoteryzmu i okultyzmu, czyli prawicowego, może być, czy tam konserwatywnego, czyli takich głównych postaci, które pan profesor uznał za istotne. I byśmy kilka słów o nich powiedzieli, a potem przejdziemy sobie do już współczesnego odbioru, tak? Czyli te wszystkie rzeczy bardzo ciekawe, intelektualne, które sobie poruszamy, mają jakiekolwiek znaczenie dla typowego Nowaka Kowalskiego, a my stawiamy tezę, że mają. Tak jest? Tak, jak najbardziej. Mają jako pewien sposób Dobrze. myślenia o świecie, a nie jako jakieś tam konkretne, że tak powiem, szczegółowe doktryny. Jasne. Dobrze, to zacznijmy od zdefiniowania, żeby taki właśnie użytkownik typowy social mediów, który trafił na nasze nagranie, się zapoznał, chciał pogłębić temat. Czy mógłby pan właśnie zdefiniować osobę, bo szczerze mówiąc, ja trochę tych tematów trochę zgłębiłem wcześniej, tak? To nie jest tak, że to jestem takim laikiem w tych tematach, ale pana tutaj Joachima Martinesa de Pasquala, tak? Dobrze mówię? On się nazywa Martinez de Pasquali. A ty Joachim, tak. okej, okay. No właśnie. Czyli generalnie i chodzi o ten martynizm, prawda? To nie było takie wiedza, którą ja, szczerze mówiąc, miałam jakoś tak zgłębioną. Także jakby pomógł to powiedzieć, dlaczego ten martynizm i tą postać w konkretnym jakimś tam etapie naszego rozwoju historii Europy uznał pan jako taką istotną dla rozwoju tego ezoteryzmu i okultyzmu, szczególnie w tym kontekście tej prawicowej czy konserwatywnej strony. No bo to jest bardzo tajemnicza postać. My nie wiemy nawet, kiedy się urodził, gdzie i jakiej był narodowości. Tam jest cała dyskusja, czy był Hiszpanem, Żydem z Hiszpanii, może Żydem z Portugalii. Niektórzy twierdzili, że pochodził z Antylii, nie wiemy tego. W roku 1752 roku nagle pojawił się w Paryżu i zaczął zakładać te loże okultystyczne. Dlatego jest to jakby postać ważna, centralna. On wprowadził te wszystkie elementy, szczególnie związane z neoplatonizmem, z gnozą i wprowadził też te elementy związane z kabałą. Zresztą w kabale był świetnie, bym powiedział, oblatany i to jest prawdopodobnie powód, dla którego wszyscy go zawsze łączyli tutaj z jakimś konwertytą z judaizmu. Ale nie, to nie są pewne rzeczy i on jakby stworzył cały ten kierunek i sposób myślenia i wydał również, jakby stworzył no, swojego największego ucznia, czyli tego właśnie Saint Martena, który stworzył martynizm taki sensu stricto i w tym sensie można powiedzieć, że założyli tą tradycję obydwaj, oddzielając martynizm od tej klasycznej, tego klasycznego wolnomularstwa, od lóż szkockich i twierdząc, że to loże szkockie zagubiły pierwotne nauczanie to ezoteryczne i zaczęły się zajmować polityką, a że oni jakby odkopali to tajne nauczanie, bym powiedział, pierwotnych Szkotów,
Czy tak było, nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, powiedzmy sobie to szczerze i uczciwie, bo jakby no, gdzieś to w mrokach historii znika. Twierdzili, że mają jakąś tam naukę od różokrzyżowców w Niemczech, takie prawda, sekty w epoki renesansu. Czy to prawda? Nie mamy zielonego pojęcia. Także można powiedzieć, że oni są istotni jako założyciele tego ruchu i również jakby no, stworzyli pewne podstawy myślenia o tej całej gradacji ludzi według dostępu do tej ezoterycznej wiedzy. To jest jakby z pewnością ich no, zasługa. Okej. Okay. I czy jakby mógł Pan takie cechy tego martynizmu, rozumiemy, że ten martynizm jest jakby takim nurtem, który jest takim, nie wiem, meta ideologią dla tego okultyzmu, ezoteryzmu, tak jak to, tak sobie to, przynajmniej ja sobie tłumaczę. Czy mógłby Pan wymienić jakieś takie cechy, które politologicznie, które jakby definiują ten martynizm, tak? Czy może jakby, żeby Tak, to nie było ja w ogóle powiem, dlaczego to się nazywa konserwatyzm ezoteryczny, bo ten konserwatyzm ezoteryczny traktuje jako synonim słowa martynizm. Dlatego, że mamy tutaj do czynienia z wolnomularstwem, które nie głosi podstawowej dla wolnomularstwa idei, mianowicie równości ludzi. Wolnomularstwo powstało w XVIII wieku, jeszcze w społeczeństwie stanowym, gdzie ludzie się prawnie dzielili na duchowieństwo, szlachtę i stan trzeci. A tak naprawdę to tam jeszcze to mieszczaństwo i chłopi to też były tak naprawdę dwa oddzielne stany. Czyli jakby to były cztery podstawowe grupy społeczne i wolnomularstwo generalnie rzuciło hasło, że wszyscy ludzie są równi. I co więcej, zaczęło przyjmować swoje szeregi wszystkie osoby różne wykształcone i wpływowe, nie patrząc, czy to szlachcic, duchowny, mieszczani, no tam może chłopów nie przyjmowali, niepiśmiennych, no bo nie byli im potrzebni. I jakby głosząc tutaj hasło, że mają być ludzie równi, te idee rewolucji zrealizowała, masonerii zrealizowała rewolucja francuska i liberalizm w XIX wieku. Tymczasem ci ezoterycy twierdzili, że stara hierarchia społeczna z podziałem właśnie na szlachtę, duchowieństwo, mieszczan, chłopów rzeczywiście jest anachroniczna, ponieważ przyjęła błędną metodę podziału. To znaczy przyjęła metodę podziału, że najważniejsze jest urodzenie. A oni zaproponowali nowy pomysł na hierarchizację, czyli posiadanie tej tajemnej właśnie ezoterycznej wiedzy. Dlatego też od samego początku to, co głosili, nie wiązało się z liberalizmem, nie wiązało się z demokratyzmem, z egalitaryzmem, tylko z chęcią stworzenia nowej struktury polityczno-społecznej, gdzie tak naprawdę czołówka masonerii, czy w ogóle masoneria miała się stać, ponieważ mieli te ezoteryczne prawdy, miałaby się stać elitą polityczną społeczeństwa. Czyli nie chodziło o społeczeństwo liberalno-demokratyczne, tylko o wykreowanie nowej elity, nazwijmy to, wiedzących nad tymi, którzy nie wiedzą. I z tego punktu widzenia jest to, bym powiedział, właśnie no, masoneria dlatego konserwatywna, ponieważ uznałem, że ten sprzeciw wobec równości ludzi ma charakter konserwatywny. Co więcej, ponieważ to były różne doktryny ezoteryczne na pograniczu pomiędzy różnymi tajnymi naukami a religią, cechą charakterystyczną tego wolnomularstwa było to, że nie było ono antyreligijne, tak jak to wolnomularstwo klasyczne. Wprost przeciwnie, było częstokroć mistyczne, jakieś w stany mistyczne popadali, ale równocześnie nie było to wolnomularstwo, nazwijmy to kościelne, klerykalne, dlatego że w ich przekonaniu kościół, biskupi, papież również zagubili te ezoteryczne prawdy i tak naprawdę uważali, że to oni są no, de facto tym kościołem, traktując tradycyjne wyznania, jakie to takie bym powiedział, kościoły dla tych zwierząt z ludzką twarzą. Także także stworzyli, bym powiedział, nowy pomysł na stratyfikację społeczną, czyli na hierarchię społeczną z samymi sobą jako ich elitą. Bo można powiedzieć, że w tym wolnomularstwie, prawda, liberalnym, że no też się widziało jako elita tego społeczeństwa. Ale widziało się w ten sposób, że ten lud pójdzie i nas wybierze.
A tutaj nie ma pytania ludu, czy nas wybierze. Tutaj właściwie się kryje taka wizja, że trzeba przejąć władzę i rządzić tym ludem, nie pytając się w ogóle go o zdanie, zgodę i tak dalej. Także ten element z pewnością nie jest elementem egalitarnym i jest jak najbardziej jakby no zgodny z takim no hierarchicznym porządkiem świata, tylko mówię, przyjął zupełnie inny pomysł na hierarchizację niż społeczeństwo tradycyjne stanowe. Można powiedzieć, że nurt ten był po części rewolucyjny, jeśli chodzi o chęć burzenia starego porządku stanowego, ale nie po to, żeby nadać wszystkim ludziom równość, tylko żeby wytworzyć nową hierarchię z samymi sobą na czele. No właśnie, bo w czasie rewolucji francuskiej fizjokraci, ale też inni rewolucjoniści francuscy bardzo dużo brali z koncepcji, które były koncepcjami orientalnymi, taka, bo w tamtym czasie się nazywały, tak? Czyli, czyli no tak, spotkałem telefon, momencik. Zaburzenie. Matrixie, natomiast wracając do tematu, tak, czyli były koncepcjami, które czerpali na przykład z koncepcji hinduistycznych czy koncepcji chińskich, tak? No, Tak, sama rewolucja francuska szczególnie z Chin. wzorowała się na właśnie merytokracji cesarstwa chińskiego. I właśnie tutaj ta merytokracja, prawda? To jest trochę taka elita wiedzy, tak? No bo mówimy historycznie, mówimy o Francji stanowej, gdzie był jakby udział we władzy ze względu na urodzenie i tu chodziło o po prostu zmianę tego hierarchii na udział we władzy ze względu na wiedzę, którą w jakiś sposób byłaby to właśnie, no nie właśnie, to właśnie pytanie do pana, czy te osoby, które mogły być uczestniczyć w tej elicie władzy, według tych koncepcji mogły pochodzić ze wszystkich stanów, tak? Znaczy mogli po prostu sama możliwość praktyczna, faktyczna wiedzy prowadziła do tego, że taki człowiek nawet z tego stanu chłopskiego mógł uczestniczyć w tej nowej elicie, tak? Takiej władzy, tak? To jest ciekawe. No właśnie, bo Tak, a tak, to przy czym nie jest to, nie jeden jest temat, a to. drugi temat właśnie wpływ tych orientalistycznych, bo tutaj się cały czas tutaj przejawia ten orientalizm, taki orientalizm, ale taki zdekonstruowany, tak? No bo to jest taki orientalizm, który jest pojmowany przez nasze europejskie, tamtejsze oczywiście w tamtym czasie pojęcia, bo to też ten sposób postrzegania świata kastowego, hinduistycznego, czy właśnie tej braminów i tak dalej, ale także cesarstwa chińskiego, które było podzielone właśnie na tą elitę tych wiedzących i tak dalej, merytokratyczną, która mogła w ogóle partycypować w biurokracji cesarza i która właśnie rewolucja francuska zaczęła wprowadzać w jakby nowy model, prawda, tego państwa. Jakby właśnie to pan postrzegał właśnie, jeżeli chodzi o ten koncept konserwatywnej masonerii. To znaczy tak, jest to rzeczywiście masoneria, która potencjalnie przyjmowała każdego ze względu na pochodzenie stanowe i teoretycznie nie było problemu, żeby chłop, pod warunkiem, że będzie wykształcony i zamożny gdzieś tam, do tego wolnomularstwa wstąpił, chociaż akurat nie mam żadnych danych, żeby takowi byli, ale powiedzmy sobie szczerze, że listy członkostwa się nie zachowały. Tam z merytokracją, tutaj jest jedna podstawowa różnica. Merytokracja polega na tym, że każdy może w zależności od swojej woli, zdolności i szczęścia piąć się w górę. W systemie proponowanym przez martynistów jest przy tym jedno ograniczenie. Dlaczego? Do loż martynistycznych nie można z ulicy przyjść i się zapisać i przyjmować tej wiedzy. To te same loże funkcjonują przez kooptację. Czyli można powiedzieć, że to ta elita sama się kooptuje, sama się uzupełnia, sama w ten sposób jakby nowe pokolenia przyjmuje. Ona sobie wybiera, kto się do nich zapisze, a sama istota jest taka, żeby przeciętni ludzie na ulicy nawet nie wiedzieli, że oni istnieją, a jeśli już mają coś wiedzieć, na zasadzie, że ktoś taki jest, ale nie wiadomo, gdzie są, do kogo pójść, do kogo się zapisać i tak dalej. Także to jest jakby ta różnica ze społeczeństwem merytokratycznym. To jest taka elita samokooptująca się. Czy to ma chiński wzorzec? Ja powiem tak. Ja się trochę naczytałem tych fizjokratów o Chinach.
I to jest śmieszne troszeczkę. Dlaczego? Dlatego, że żaden z nich nie był w Chinach, oczywiście, jak się domyślamy. I cała ich wiedza dotycząca Chin pochodziła, co ciekawe, od jezuitów, którzy próbowali nawracać Chińczyków. I ci jezuici, trudno nie odnieść wrażenia, że nie za bardzo rozumieli system społeczny Chin i nie bardzo ich interesował. I w relacjach XVIII-wiecznych byli tacy, co twierdzili, że w Chinach panuje kapitalizm i wolny rynek, coś w tym stylu, co my dzisiaj tak określamy, a byli tacy, co twierdzili, że tam nie ma prywatnej własności ziemi, jest pełen komunizm, prawda? Nie za bardzo rozumieli przez dłuższy czas cały tą, bym powiedział, ornamentykę zewnętrzną tego systemu, te wszystkie zwyczaje. Przez bardzo długi czas jezuici zastanawiali, czy te wszystkie obyczaje mają charakter religijny, i za tym się kryje jakaś religia, czy też to są tylko takie, bym powiedział, maniery społeczne funkcjonowania tego. Także te Chiny stanowiły w tym sensie, można powiedzieć, jakiś taki pomysł, inspirację, ale to pewne relacje z Chin. Nie bym powiedział Chiny jako takie, tylko pewne ich wizje, które docierały. Jak mówię, bardzo, ale bardzo sprzeczne. Zresztą w XVIII wieku w języku francuskim było kilka takich relacji z Chin spisanych przez jezuitów. Jak mówię, każda głosiła cokolwiek innego i każdy mógł sobie wybrać te Chiny, które mu pasowały. Jeśli chodzi o Indie. Bardzo warto dodać, że Michał Boim, jeden z jezuitów, chyba pierwszy, który miał wpływ na de facto zmianę, konwersję cesarza chińskiego, cesarza tutaj z dynastii chińskiej tutaj, no to dzisiaj współcześnie ma pomniki na przykład przez partię komunistyczną budowanych w Pekinie. No ale właśnie prawie doszło do konwersji de facto cesarza chińskiego na chrześcijaństwo w tamtym czasie. I paradoksalnie te zapiski czy te relacje jezuitów miały posłużyć do rewolucjonistów francuskich, tak, to jest ciekawe, do zmiany systemu, który był oparty na jakimś wyobrażeniu, prawda, na no tak. właśnie chrześcijańskim, No tak? na wyobrażeniu Chin, to jest właśnie dobre. Ja pamiętam, jak czytałem Fizjokratów, jak oni się tam przerzucali tymi różnymi relacjami jezuitów, z których każdy mówił co innego w tych samych sprawach, bo powiedzmy szczerze, ich tam system ekonomiczno-społeczny mało interesował, dlatego ich tutaj jakby oni tak patrzyli z wierzchu, nie badając, tam opisywali na zasadzie en passant, dwa zdania czy jedno, prawda, coś o systemie społecznym. No i to oczywiście stanowiło inspirację, ale bym powiedział inspirację, którą trudno traktować w kategoriach, że mieli rzeczywistą wiedzę o Chinach. To były wyobrażenia. Jeśli chodzi o Indie, to tutaj sytuacja jest troszeczkę inna. To znaczy Indie znano wcześniej oczywiście, ale w podstawowe teksty hinduistyczne zaczęły być dostępne w języku francuskim pod koniec lat 80. XVIII wieku, przed samą rewolucją, a w języku angielskim to są lata 90., czyli jeszcze parę lat później. Generalnie można powiedzieć, że upowszechniają się w czasie rewolucji francuskiej i wtedy się pojawiają się te teksty, wśród nich pojawia się prawo Manu opisujące system kastowy, istotę systemu kastowego. I tutaj rzeczywiście to zaczyna robić się na tych Europejczykach, a na tych konserwatystach ezoterycznych duże znaczenie. Na przykład tutaj na Józefie de Maistre, który zalicza się już, można powiedzieć, do następnej generacji tych ezoteryków. One robią już pewne znaczenie. Ja powiem szczerze, ponieważ napisałem pracę doktorską o de Maistre, nie wiedziałem tego. Ostatnio pisząc tą książkę właśnie znalazłem taki artykuł o wpływie hinduizmu na de Maistre. Początkowo mi się to wydawało zupełnie jakiś nonsens, ale autor tego tekstu pokazywał całe cytaty z de Maistre, które są cytatami z praw Manu na przykład. Tylko, że nie są zaznaczone, że to są cytaty z Hindusów, prawda? Tylko to na takiej zasadzie, że pisał jaką myśl własną. Także to się zaczyna pojawiać. No ale przede wszystkim najbardziej się ten hinduizm cały pojawia, bym powiedział, w drugim pokoleniu, właśnie trzecim, na przełomie XIX i XX wieku, kiedy się rozpoczyna cała obsesja indyjska we Francji. Pojawia się cała masa, bym powiedział, różnych masonów, ezoteryków, którzy
czasami w tych Indiach bywali, a czasami nie bywali, i którzy tam opisywali jakieś zupełnie dziwactwa, że kultura, cywilizacja Indii istnieje 100 tysięcy lat, prawo Manu powstało 100 tysięcy lat temu, prawda, i tak dalej. My dzisiaj wiemy, że prawo Manu, tak jak pisząc książkę sobie tam przeglądałem, powstało gdzieś w drugim, trzecim wieku po Chrystusie. Może trochę wcześniej, być może, że jest mniej więcej ma tyle lat co Chrystus, bo nie mamy możliwości jakby ustalenia dokładnego datowania, ale w każdym razie tam wtedy zaczęto wypisywać o tym, tam zaczęły się pojawiać jakieś wizje, że w Indiach pod ziemią istnieje jakaś oddzielna cywilizacja, w ogóle jakieś zupełnie niestworzone historie, ale się rozpoczął cały, bym powiedział, taki no, cała hindusomania, tak to nazwijmy. No i z tej hindusomanii właśnie wychodzi ten cały projekt, że ludzi można zhierarchizować na ludzi, tych wtajemniczonych na wzór braminów, prawda? I na te zwierzęta z ludzką twarzą, czyli na te niższe kasty, czy tych, którzy są niedotykalni, są poza systemem kastowym. No i tutaj najważniejszym z pewnością, który się tym interesuje, no to jest ten wspomniany przeze mnie Papis, no i jego największy uczeń, René Guénon. On napisał swoją pracę doktorską właśnie o Hindusach. Pracę doktorską, którą zresztą mu odrzucono. Nigdy jej nie obronił, bo uznano, komisja doktorska uznała, że to nie są doktryny Hindusów, tylko to jest René Guénon piszący jako udający, że to są Hindusi. Także stworzył sobie na tej podstawie całą koncepcję i jakby podstawą koncepcji Guénona jest społeczeństwo kastowe. Tam się takie pojawia hinduskie słowo dharma, czyli porządek, i że to jest hierarchiczny porządek świata, który się tylko kontempluje i nie wolno nic zmieniać. Nic, ale to absolutnie nie wolno w nim zmieniać i normalne społeczeństwo ma być społeczeństwem podzielonym na kasty. No i tu się na końcu oczywiście pojawia nam ten Julius Evola, który był wspominany, który był z kolei uczniem René Guénona, który no, próbował to politycznie wprost wykorzystać, mówiąc o tym, że faszyzm ma przeprowadzić rewolucję, w wyniku której powstanie społeczeństwo kastowe. No właśnie, no tak, mówimy o darmie, mówimy o dao, tak, czyli bardziej koncepcji jakichś taoistycznych, że jakiś taki jest absolutny porządek świata, który możemy kontemplować, próbować odtworzyć, żeby i go zaaplikować politycznie, tak, w jakimś sensie. I do tego się to wprowadza ten cały, te koncepcje. Właśnie, mnie to trochę szokowało, szczerze mówiąc, jak otworzyłem to sobie spis treści, mówię demestr i okultyzm prawicowy, to mnie naprawdę zszokowało, bo Demestr jakby jest przedstawiany jako taki, no, Tak, to kontr, wiem, taki to ja teraz na absolutny, chwilę. absolutny kontrrewolucjonista i naprawdę kontrrewolucjonista z pełną gębą katolicki, no właśnie, jakby przedstawicie kontrrewolucji, takiej szczególnie nurtu takiego francuskiego, tak? Takiego, no, że tak powiem, najbardziej czystego nurtu, prawda? Kontrrewolucji, bo mającą styczność z tą rewolucją, tak? Tą antyfrancuską. I jak to czytałem, panie profesorze, że to jest przedstawiciel gnozy prawicowej, byłem zszokowany, szczerze mówiąc. No bo oczywiście Guénon i Evola. Później to jakoś tak to sobie to miałem uporządkowane, że tak jest właśnie. Jak to jest właśnie, że Demest, który walczył z rewolucją antyfrancuską, był gnostykiem, tak? Według pana. No, był. Znaczy, to powiem tak, to jest w ogóle temat mojej pracy doktorskiej jeszcze sprzed, o Tak. Jezu, aż się boję, 2008, 2007 rok. 2009 rok? 2007, także A, to jeszcze. siódmy jeszcze, ojejku. Tak, Stara szata. to jest w ogóle sprzed lat, prawda? Moja praca Sprzed doktorska. COVID-a, sprzed COVID-a, to jeszcze inna Tak, epoka. także to jeszcze w mojej pracy doktorskiej. Ja już wtedy o tym pisałem i pamiętam, że niektórzy w moim środowisku uważali, że nawet jak to prawda, nie należy o tym pisać. Ja akurat powiem tak, uważam, że jak coś jest prawdą, to należy o tym pisać, nawet jeśli nie jest to fajne. Teraz tego Demestra rzeczywiście bardziej umiejscowiłem na tyle tych koncepcji ezoterycznych, bo wtedy jakby nim samym się tylko zajmowałem, ale rzeczywiście u niego to jest. On wprowadził przede wszystkim neoplatonizm, dlatego że miał to szczęście, którego ja nie mam, że znakomicie znał język grecki.
i naczytał się jednego z takich, bym powiedział, nieoficjalnych ojców kościoła, czyli Orygenesa z Aleksandrii, który nie został zresztą ojcem kościoła z powodu swoich herezji różnych, ale Orygenesa, tam jest ta koncepcja jego emanacji cała. Czyli, prawda, od Boga poprzez hierarchie anielskie, kończąc na hierarchii ludzkiej, prawda, zwierzęta, rośliny i na końcu rzeczy nieożywione. I tutaj ta koncepcja zostałaby użyta przeciwko rewolucji właśnie francuskiej, dlatego że rewolucja francuska ogłosiła, że wszyscy są równi, a Demest mówi, że no nie, no zaraz, chwileczkę, ale to jest hierarchizacja, teoria emanacji cała i tak dalej. Ludzkie dusze nie są absolutnie równe pomiędzy sobą i układają się, prawda, w porządek pewien hierarchiczny. Także to jest, bym powiedział, Demes jest tym, który te nauki ezoteryczne no, przysposobił do celu kontrrewolucyjnego. To, co jeszcze u Demestra bym powiedział, przy czym do Demestra bym powiedział tak, pomijając to jakieś takie, bym powiedział, genezę nieortodoksyjną religijnie, to Demest jako taki generalnie był w wielkiej przyjaźni z Kościołem katolickim. Napisał przecież dzieło swoje o papieżu, ale napisał też dzieło no, wyraźnie heretyckie, Wieczory Petersburskie, gdzie swoje teorie heretyckie wyłożył w postaci dialogu trzech osób, po to, żeby nie było można ustalić, które poglądy są czyje. I które poglądy on sam wyraża. Także takie gdzieś tam idee całe życie różne dziwne, bym powiedział, głosił. Ale to są jakby coś, co przez lata nie badano, nie zajmowano się, to zostało dopiero w XX wieku odkryte na początku lat 20., kiedy taki francuski badacz Emile Dermengue dokopał się do dokumentacji rodzinnej Demestra, którą przekopał i wtedy na podstawie prywatnych różnych jego notatek, korespondencji, memoriałów nieznanych odtworzył jakby tą jego wolnomularską działalność ezoteryczną. Nikt po nim już do tych notatek nie miał dostępu. Rodzina po prostu uznała, że to skandal, co napisał o ich tam prapradziadku i już nikomu tych notatek nie dali. One się podobno miały gdzieś tam ulec zniszczeniu w czasie wojny, czy to prawda, to trudno jest powiedzieć. Także wszyscy korzystają z tej książki Dermengema, bo nie mają innych źródeł, bym powiedział tutaj. No i rzeczywiście Demes jako pierwszy zaczyna się tam interesować tymi Hindusami. Ale te teksty hinduskie dopiero pierwsze się wtedy pojawiały w tłumaczeniu. No, tak naprawdę dopiero potem papis z tym genonem, można powiedzieć, wyciągają z tego tą esencję. Co jest ciekawe, zresztą oni wszyscy się mało interesowali Chinami. Wszyscy się interesowali tam Hindusami, to jest taka rzecz bardzo charakterystyczna. No no, właśnie, dobrze, chyba dlatego, że w Chinach nie było społeczeństwa kastowego. Były, bym powiedział, społeczeństwo mocno takie plemienne, etniczne, ale nie kastowe w sensie podziału poprzecznego społeczeństwa na hierarchiczne kasty. No tak. Znaczy, nie będziemy tutaj analizować, właśnie, no bo mówimy o tym, że ci ezoterycy, okultyści, oni jakieś tworzyli sobie wyobrażenie tak naprawdę o tej cywilizacji hinduskiej i chińskiej, czy tam neokonfucjańskiej, jakby to nazwać. Tak, I oczywiście... Sam genom, warto powiedzieć o tym, nigdy nie był ani w Indiach, ani w Chinach. Tak, i właśnie to jest ten problem właśnie, że oni jakby z punktu widzenia współczesnych orientalistów, tak, czy jakichś antropologów, czy którzy się badają faktycznie tą kulturę, cywilizacją, czy jakieś artefakty materialne, niematerialne, zarówno hinduistycznej, czy tam chińskiej, w cudzysłowie mówiąc, cywilizacji, no to mogą się zdziwić bardzo, prawda? Często, że czy Chińczycy, czy Hindusi wiedzieli o tym, że tacy są, tak? Tak, no dlatego właśnie Genon nie obronił na orientalistyce pracy doktorskiej, bo jego promotor razem z komisją uznali, że to nie są doktryny hinduskie, to są wyobrażenia Genona o Hindusach. I ja powiem tak, ja się specjalnie nie znam na hinduizmie i na Indiach, ale nawet mnie się to trochę nie kleiło jako laikowi, także podzielam te wątpliwości, no dlatego uważam, że to jest jakby no pretekst tak naprawdę do wyłożenia swoich idei. To są takie, bym powiedział, Indie podrasowione, nadane... Pod tezę. Tak, pod tezę nadano im pewne znaczenia, których sami Hindusi prawdopodobnie w życiu by nie nadali swoim własnym teoriom. Właśnie. Bo to tak naprawdę są to koncepcje stworzone nie dla Hindusów, tylko dla Europejczyków. Dla Aczkolwiek Europejczyków ciekawe... przez pewien sposób koncepcji
epistemologii, ontologii europejskiej, tak? Używając Tak, pewnych tak. pojęć i struktury logicznej postrzegania rzeczywistości i w ogóle no, postrzegania i nazywania tej właśnie teorii bytu, tak? Europejskiego, tak? Czyli po prostu przez film europejski, że tak powiem. Tak, no samo w ogóle określenie, że te doktryny się opierają na metafizyce. No, ta metafizyka jest europejskim całkowicie określeniem Tak, i jest, tak. zresztą sam Genon przyznaje, że żaden Hindus nie wie, co to słowo znaczy i nawet nie dał mu się tego przetłumaczyć, no bo rozumie Tak. to, miałby to rozumieć w sposób tak oczywisty, że nawet nie musi tego konceptualizować w takie słowo, nie? Także to nie jest oczywiście hinduizm w czystej postaci, jest to hinduizm dla Europejczyków, ale w ogóle jest ciekawe, że jest w ogóle literatura pisana przez Hindusów o Genonie, pełna zachwytu. Ale nie ze względu na sposób wyłożenia doktryn hinduistycznych, tylko jest traktowany przez tych badaczy indyjskich jako myśliciel antykolonialny. No bo on to pisał w pierwszej połowie XX wieku, kiedy w ogóle Indie i wszystko, co było w koloniach, to uważano za dzikie, brudne, jakieś tam, nie wiem, obce, gorsze i tak dalej. Tu przychodzi gość i mówi, że właśnie Hindusi znają ten prawdziwy porządek, a Europa to jest upadek, nie? Także czytałem takie teksty jest chyba z dwóch badaczy hinduskich, którzy twierdzili, że to jest właśnie prawdziwy pisarz antykolonialny, który zrozumiał wielkość naszego kraju. Dobrze, zanim przejdziemy już do ostatniej części, czyli tej części praktycznej, czyli przełożenia tego na sprawy właśnie międzynarodowe i krajowe, tak pokrótce zdefiniujmy sobie, bo oczywiście nie wszyscy znają te Renaud Guénona i Evole, ale tak pani profesor, pan bardzo tak skrótowo, jakby pan mógł przedstawić te dwie postacie dla osób, które nie znają tych osób, bo mówimy tutaj o Francuzie, który przyszedł na sufizm i mamy tutaj Evole, który był Włochem, baronem z upadłej rodziny, tak, arystokratycznej, w czasach faszystowskich, krytykował faszyzm z prawej strony. Bo pan bardzo, bardzo pokrótce powiedział właśnie istotę, może nie osób, ale doktryn, które oni głosili, tak. No tak, René Guénon był wieloletnim działaczem wolnomularskim, który w 1912 roku potajemnie przyszedł na sufizm, dokonując apostazji z katolicyzmu rzymskiego. On był orientalistą, można powiedzieć tyle, że takim orientalistą, co to swoje teorie wykładał jako orientalne, można powiedzieć. I który właśnie sformułował tą wizję społeczeństwa hierarchicznego, kastowego i uznając, że jakby kasty łączą się nie tylko z jakimś systemem prawnym, stwierdził, że jakby status ontologiczny, czyli status wartościowy człowieka zależy od przynależności do kast, a same kasty miały być odzwierciedleniem jakichś tajnych, pradawnych inicjacji, które się już częstokroć nie zachowały. No i w ten sposób, można powiedzieć, negował wprost istnienie jedności gatunku ludzkiego. Zachwycając się zresztą całe życie Indiami, nigdy tam nie pojechał, nigdy tam nie był. Wyemigrował w latach 30., w 30 roku wyemigrował do Egiptu. Tam się ożenił z muzułmanką, biegał do meczetu, prawda, i ostatecznie zmarł nawet, mówiąc, modlitwę muzułmańską. Także można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju apostata z naszej kultury, ale który był bardzo silnie w młodości związany z tymi ruchami ezoterycznymi, masońskimi. W wielu zresztą brał udział, był nawet wyświęcony, właśnie nie wiem, czy to wyświęcony, czy to kościół, czy to jest jakaś sekta masońska, na kościół gnostycki Francji, biskupem był tej organizacji. Czy w związku wyznaniowego, aż nawet trudno powiedzieć, jak to określić. Także postać, bym powiedział, która fascynuje bardzo wiele różnych takich osób szukających społeczeństwa hierarchicznego, nawet na polskiej prawicy na przykład. Jego uczniem był Julius Evola, Włoch, który różnił się od Genona tym, że się wyśmiewał z całej tej masonerii, z tego okultyzmu. Jego interesowała ta wiedza ezoteryczna i zaangażowany głęboko był politycznie, w odróżnieniu od Genona, w faszyzm włoski. W tym faszyzmie włoskim popierał najbardziej radykalne nurty,
szczególnie rasistowskie. To jest coś, co Genonowi było obce. Evola po prostu, można powiedzieć, przekładał nauki Genona na nowoczesny język polityki i zaproponował jako wyznacznik kastowości rasizm. Zaczerpnięty zresztą z Niemiec, no bo Włochy nie miały żadnej tradycji rasistowskiej. Przez wiele lat był z tego powodu ścigany przez cenzurę w faszystowskich Włoszech, aż do drugiej połowy lat 30., kiedy Włochy wprowadziły na coś w rodzaju takich swoich własnych praw rasowych i wtedy stał się głównym ideologiem, z dnia na dzień, można powiedzieć, awansował. W czasie II wojny światowej był zdecydowanym zwolennikiem orientacji proniemieckiej i w 1944 roku, czy tam w 1945 chyba nawet na początku, ewakuował się w ogóle w 1943 roku z Włoch do Niemiec i w 1945 roku został trafiony odłamkiem bomby, w wyniku czego trafił na wózek inwalidzki i do końca życia, przez następne kilkadziesiąt lat, można powiedzieć, prowadził działalność kontrrewolucyjną, czy jak to niektórzy, neofaszystowską, właśnie z wózka inwalidzkiego. Nawet na tym wózku inwalidzkim trafił do więzienia za nawoływanie do aktów terrorystycznych przeciwko liberalnemu państwu. To z pewnością jest postać, no, nie zawaham się powiedzieć, trochę kultowa na skrajnej prawicy, która zresztą największą swoją karierę, co ciekawe, zrobił nie za życia, tylko po śmierci. Pamiętam, jak byłem w Hiszpanii, zwróciła moją uwagę niesamowita liczba książek w bibliotekach, w księgarniach hiszpańskich właśnie Evoli. I Evola w tych kręgach jest, no, właśnie postacią kultową. Zresztą sam nakupiłem sobie we Włoszech masę jego książek i broszur. To tak powiem jako ciekawą anegdotę. Gdzieś tam czekałem na autobus, który nie przyjechał i miałem 2 godziny wolnego czasu na następny, więc poszedłem na jakiś bazarek, który stał gdzieś tam obok, był z różnymi tam starociami, ciuchami, był jakiś facet sprzedający książki. No i patrzę, Evola, tutaj cały, bym powiedział, kolekcja ewoliańska. No ja to coś tam zacząłem o tym, zobaczył, szybko zorientował się, że jestem cudzoziemcem. No i się pyta, dlaczego ja to chcę kupić. Ja mówię, że dlatego, że jestem Polakiem i w Polsce nie ma książek Evoli w bibliotekach. On tak się spojrzał, jak to może nie być Evoli w bibliotekach? No to za pół ceny sprzedał mi wszystkie te książki Evoli, wszystkie, które miał, kupiłem, prawda? Także no postać rzeczywiście w kręgach takiej, no nazwijmy to, skrajnej prawicy, ale również neofaszystów, z pewnością bardzo znana. Dobrze, pamiętajcie, że oczywiście zachęcamy do pogłębienia wiedzy o René Guénonie i Evoli. Jest troszkę już tłumaczeń na język polski. Myślę, że ta książka też jest pewnym wprowadzeniem do tego tematyki, ale przejdziemy za chwilkę po naszej przerwie do ostatniej naszej części, czyli do praktycznego tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, na nasze praktyczne życie, czyli do spraw międzynarodowych i krajowych.